Myślę, że krytyczne myślenie jest kompetencją przyszłości, absolutnie konieczną. Cały rozwój cywilizacyjny, technologiczny, gospodarczy kieruje się głównie inteligencją, która ma to do siebie, że nastawiona jest na skuteczność, sprawność, ale niestety brakuje jej takiego wymiaru jak wymiar etyczny czy wymiar aksjologiczny. I szczęśliwie w języku polskim, obok inteligencji, słowo rozum, ma ten sam przedrostek, co rozmowa, rozumienie i rozwaga. Człowiek rozumny, myślący krytycznie, to ten, który jest świadom tego, że jest tylko częścią pewnej całości, jaką jest świat, klimat, inni ludzie, podejmuje takie decyzje, które będą dobre zarówno dla niego, jak i dla innych. No niestety, ze względu na to, że Opieraliśmy się tylko na pewnym fragmencie naszego myślenia, jakim właśnie jest inteligencja. Doprowadziliśmy do radykalnego kryzysu klimatu, do pewnej pułapki rozwoju kapitalizmu. Nie wyciągamy wniosków z historii, toczymy wojny i dzisiaj stajemy jeszcze przed jedną wielką zagadką, jaką jest sztuczna inteligencja. Nie bardzo wiemy, jak będzie wyglądał świat nawet za kilka lat. Jakie zawody będą potrzebne, co będziemy robić, ale jednego jestem pewien. Sztucznej inteligencji nie pokonamy pod względem skuteczności, ale na pewno możemy zapanować nad nią rozumem, i to jest właśnie ten powód, dla którego wydaje mi się, wszyscy powinniśmy zacząć krytycznie myśleć.